Cześć, zapraszam na rozkład ogólny na maj dla wszystkich zodiaków. Zaczynam od barana, po jednej karcie dla każdego zodiaku. To będą takie karty, które pokazują główną energię, która może, ale nie musi Was otaczać w maju, i wytłumaczę, z czym się to może wiązać pozytywnie i negatywnie. No chyba, że nie będzie kompletnie negatywów. Na przykład jak ktoś dostanie słoneczko. Sobie najpierw rozłożę wszystkie. Baran, byk, bliźnięta, rak, lew, panna. Waga, skorpion, strzelec, koziorożec, wodnik, ryby. Baran w maju, szóstka buław. Może to oznaczać sukces, że faktycznie będziecie świecić, będziecie zwracać na siebie uwagę, zapracowaliście sobie na coś lub też podjęliście ryzyko i to się opłacało. I teraz wszystkie oczka na Was, bo jesteście autorytetem, jesteście widziani jako charyzmatyczni, jako zwycięzcy. Negatywnie w maju może uderzyć Was ego, albo czyjeś ego, albo Wasze własne ego, narcyzm, chęć otrzymywania komplementów, ale dawanie z siebie niewiele, także nie wiem, jak to się może rozegrać po niektórych. Jest to karta jak najbardziej barana, lwa i strzelca. Także z takimi możecie mieć też osobami kontakt, że ktoś będzie chciał błyszczeć w Waszym otoczeniu, a Wam się to może nie podobać, albo Wy będziecie nareszcie tutaj wychodzicie zwycięsko z jakiejś sytuacji i wygrywacie. Byk w maju, cesarz. No byk tutaj, wszystkiego najlepszego w dniu urodzin, przede wszystkim w miesiącu urodzin, bo no, byk jest majowy, tam później kwiecień, maj według tropikalnej astrologii. I tutaj byk rządzi w maju. No nie da się ukryć, cesarz rządzi. Także byki tutaj, przede wszystkim mężczyźni, mogą mieć bardzo dużą jakąś władzę, czuć się, że siedzicie po prostu na swoim tronie i nikt Was nie zrzuci z tego tronu. Czujecie się bardzo pewni siebie. Dla kobiet może to być też taka otrzymanie takiej męskiej energii, że używacie tej swojej męskiej energii w otwarty sposób i jesteście decyzyjne, odrzucacie to, co Wam nie podoba się, nie patrzycie się na jakby ludzi, którzy nie życzą Wam dobrze, żeby się do nich dopasować, tylko wręcz trzymacie się tylko z tymi, którzy mogą z Wami razem rządzić i podejmować dobre decyzje. Macie mądrość, korzystacie z tej mądrości. Dla co po niektórych właśnie może być szansa poznania tego jednego, jedynego faceta w swoim życiu, bardzo ważnego, niekoniecznie męża, chociaż cesarz się kojarzy z mężem. Możecie poznać żona tego na przykład, faceta, spod znaku barana. Ale dla co po niektórych może to być ten właściwy mężczyzna, a co dalej, to zobaczymy. Natomiast w sensie, no to już nie w tym rozkładzie. Natomiast no jest tutaj jakaś ważna postać męska, zaznacza się dla byków w maju. Bliźnięta. Bliźnięta zadowolone z siebie na maksa, no bo maj też już przed urodzinami. Bliźnięta tutaj mają wszystko, takie poczucie, że mam wszystko, nic mi więcej nie potrzeba, i to wszystko wpływa na poczucie wewnętrznej równowagi. Tu jest emocjonalnie wszystkie kielichy pełne, macie wszystko, zadowoleni. Dla innych kwestia, jeżeli znacie alkoholika, czy macie się alkoholika, to znowu ten problem tutaj może wyjść do sobą niektórych bliźniaków czy bliźniaczek. Jest to też karta spełniania życzeń, także możecie spotkać kogoś, kto wpłynie w jakimś sensie na realizację Waszych planów, także Wasze życzenia się spełnią. Może coś sprzedacie, kupicie z zyskiem. Może ktoś bardzo przyjemny, przyjazny coś Wam zaoferuje, jakąś pomoc. Albo po prostu będziecie spędzali jakiś czas tacy totalnie zadowoleni, że już
żadnych braków. Tu nie ma żadnych braków, tu wszystko jest uzupełnione. Także samozadowolenie. Może być w związku z osobami spod znaku ryby, raka, skorpiona. Rak ma króla buław. No to raki tutaj też, podobnie jak byki, rządzą. Tylko że u raków jakby zaznacza się potrzeba podjęcia ryzyka, odwagi, decyzyjności i pójścia za tym, co wy chcecie, a nie co chcą inni. Bo król buław to jest specyficzna osoba, która mężczyzna, który nie patrzy się na jakby otoczenie, tylko realizuje swoje plany. On jest egoistyczny, on jest zdrowo egoistyczny. Także dla pań spod znaku raka może być poznanie mężczyzny bardzo ognistego, bardzo dynamicznego, wesołego, rozrywkowego, który wie, czego chce i na niego raczej trzeba poczekać, bo on nie lubi, jak się za nim chodzi, nie lubi, jak się do niego przyczepiać, jak go owijać, jak bluszcz. On jest niezależny. Także na niego trzeba poczekać, jak będzie chciał, to przyjdzie. Może być to też mężczyzna, mówiłam, zodiaki, nie mówiłam, baran, lew, strzelec, jak najbardziej. Lub też ktoś, kto ma w sobie bardzo dużo ognia i jest taki zdecydowany, męski, bardzo męski charakter. Lub też po prostu prezentuje się w taki bardzo męski sposób. Lwy. Ósemka pentakli. Lwy tutaj się skupią na pracy i będą kuły żelazo, póki gorące. Czyli albo macie jakąś sytuację, że musicie pracować, szukać, znajdujecie nową pracę, albo macie już pracę i wyciągacie z tej pracy jak najwięcej kasy, lub też jesteście bardzo kreatywni w maju i tworzycie coś, co was pasjonuje. Idziecie za swoim hobby, zainteresowaniami i robicie coś dla kogoś lub też dla siebie tylko i wyłącznie. Ale to jest karta pracusia i jest to związane z pieniędzmi jak najbardziej. Także tutaj wy dużo zarabiacie, albo macie kontakt z kimś, kto jest pracoholikiem. Może być koziorożec, panna i na przykład byk. Ale koziorożec tutaj jak najbardziej się wpisuje w tą kartę. Jak dla mnie, bo oni lubią pracować. Więc lwy, praca, praca. W maju praca w re. Panny. Panny as mieczy. Tutaj panny dostają ważną wiadomość, e-maila, SMS-a, który wyjaśnia coś. To jest wyjaśnienie, klarowność, pewność, prawda, ale prawda, no niektórzy może nie chcą tej prawdy usłyszeć, ale ją usłyszą. Oczyszczenie umysłu, że nie ma już tej chmury takiej mgły jakiejś, tylko umysłowej, nie ma znaków zapytania, tylko jest jakby jeden wielki wykrzyknik. I ten wykrzyknik jest odpowiedzią na wasze pytania. Także tutaj ktoś coś się wyjaśni. Ktoś przyniesie ten miecz prawdy i ten miecz prawdy rozwiązuje wszelkie wątpliwości. Jakby te wątpliwości, które akurat wam siedzą w głowie, nie wszystkie, ale te najważniejsze, to ten miecz, to jest to rozwiązanie problemu. Tą prawdę możecie otrzymać tą prawdę od osoby spod znaku wodnika, bliźniąt albo wagi, ale po prostu od osoby mądrej lub też takiej rezolutnej, która po prostu widzi rozwiązanie problemu. Waga. No i mamy wagę, czyli może waga wam pomoże w rozwiązaniu problemu. Waga tutaj też z mieczem siedzi, królowa mieczy. Waga doradza, to jest też karta wagi. Waga doradza, mówi prawdę. To jest karta zmierzenia się z prawdą jakąś. Racjonalną, logiczną, potrzeba używania rozsądku, nie serca, tylko pomyślenia o czymś i użycia swojego rozsądku w jakiejś sytuacji, żeby się nie czarować, nie iść za marzeniami, tylko tabelka, przeciwko, za i przeciw. Także tutaj może być ważna rozmowa jakaś z jakąś osobą. Jeżeli wy jesteście kobietami, to wy macie tutaj, przyjmujecie kontrolę nad tą rozmową. Potrzeba dowiedzenia się jakichś szczegółów od kogoś, pytania na przykład do potencjalnego partnera, co dalej, czy chcesz mnie, czy co dalej robimy, konkrety, fakty, plan, jaki mamy plan, będzie bardzo konkretne. No i tutaj właśnie może wam ktoś też doradzić coś w kontekście pracy, w kontekście jakichś psychologicznych spraw,
To jest taki miesiąc dla Was, maj, taki miesiąc analizy i wybierania tego, co rozsądne i konkretne, a nie bojania w obłokach. Skorpion. O, proszę. Waga ze Skorpionem, jakaś para tutaj może być. Skorpion, no to samo, co powiedziałam o wadze, czyli tylko, że z męskiej perspektywy jakby tutaj, że Skorpion tutaj może mieć do czynienia z osobą bardzo taką, która się kieruje wyłącznie rozsądkiem. Wodnik, waga, bliźnięta, to raz. Dwa, że wy podejmiecie jakieś totalnie ważne decyzje, takie obowiązujące, że już nie będzie od tego odstępstwa. Rozwiążecie sobie sami jakiś problem lub też dostaniecie poradę od mężczyzny, który Wam klarownie powie, co i jak. Czyli jeżeli czekacie na kogoś, żeby podjął decyzję, to podejmie tą decyzję, jeżeli na przykład jest pod tych zodiaków, ale nie musi być. Jeżeli Wy już nie możecie wytrzymać, to Wy podejmiecie decyzję. I to już będzie takie bardzo na bazie konkretów, faktów, logiki, rozsądku, takie bardzo takie materialne, rzeczywiste rzeczy, że takie podejście bardzo takie 3D rzeczywiste, a nie patrzenie na potencjał, co z tego może być, tylko już co faktycznie zostało powiedziane, zrobione, co z tego może być, i tu jest podjęcie decyzji. Możecie też, tak jak wagi, możecie na przykład zgłębiać jakąś wiedzę praktyczną, która Wam się do czegoś przyda, samorozwój, i możecie też udzielać porady komuś, mądrej porady. Strzelec. Strzelec maju, król pentakli. Same dobre karty, same tutaj takie mamy postaci w zasadzie. Króle, cesarzów, cesarz, król, król, królowa, król. Następnie król pentakli dla strzelca. Tutaj strzelec będzie miał potrzebę uziemienia się i zaakceptowania tego, że potrzebuje prawdopodobnie więcej rzeczy materialnych, wzbogacić się po to, żeby się poczuć bezpiecznie. Wzbogacić w sensie, nie mówię, żeby zarobić mnóstwo kasy, tylko sobie tak urządzić życie, żeby mieć święty spokój. Żeby nikt Wam nie wchodził z butami w życie, nikt Was nie wyciągał w momencie, kiedy Wy nie chcecie gdzieś tam iść, brać w czymś udziału, tylko na spokojnie uziemić się, zająć się, nie wiem, domem, ogrodem, remont sobie zrobić jakiś, zainwestować w coś pieniądze, tak żeby Wam było dobrze potem, żeby ta inwestycja się opłaciła. Sprawy domowe, sprawy z mężem, jakieś związane z życiem materialnym, dzieleniem się pieniędzmi, poznanie dla pań spod strzelca, poznanie mężczyzny, koziorożec, panna, byk, który nadaje się na partnera na długo. Taki ktoś stały w uczuciach, któremu zależy na utrzymaniu tej relacji dłużej, lub też poznanie gościa, który bardzo sobie ceni związki dla korzyści, bo musi mieć poczucie, że ma. To jest pan właściciel, który lubi mieć, nie być z kimś, tylko mieć kogoś w jakimś celu. Koziorożec w maju, dziewiątka mieczy. Koziorożec się strasznie się czegoś obawia. To jest powracający problem, temat, który nie został rozwiązany, bo nie było wiadomo, o co chodzi. Dalej nie wiadomo, o co chodzi. Koziorożec się strasznie czymś stresuje, bo nie może znaleźć rozwiązania dla swojego problemu. Czarne myśli, nagromadzenie problemów jakichś, ale to jest wszystko w głowie. Tutaj jakby to są realne problemy jakieś, ale może się pojawić w maju taka trochę mroczna atmosfera, że czegoś Wam będzie brakowało i nie będziecie mogli znaleźć dla tego rozwiązania. Lub też będziecie mieli do czynienia z osobą bardzo stresową, znerwicowaną, której trzeba będzie w jakimś sensie pomóc, bo będzie miała bardzo duży problem. I tak mi intuicja podpowiada, że to nawet może nie dotyczyć Was, tylko kogoś. Będziecie mieli kontakt z kimś, kto jest taki właśnie zdenerwowany, że coś się komuś stało i nie może tego przepracować. Więc może będziecie musieli tej osobie pomóc, jak będziecie chcieli. Wodnik. No wodnik ma to samo praktycznie. Wy macie, koziorożec ma dziewiątkę, wodnik ma ósemkę. To są dwie najbardziej stresujące karty w tarocie. Dla wodnika to jest już nie tyle realne problemy, co wymyślone problemy. Czarne myśli, czarne scenariusze, co może pójść nie tak. Przyciąganie tej złej energii,
która się może zmaterializować. Dlatego bardzo musicie uważać na umysł, co wam siedzi w głowie, co wy myślicie, bo myśli się materializują, a negatywne szybciej niż pozytywne. Więc tutaj musicie po prostu popatrzeć, w czym wy widzicie te negatywy i dlaczego, jakie jest źródło tego negatywnego myślenia. I tak samo jak u koziorożca, możecie mieć kontakt z osobą, która jest właśnie taka stresowa, ciągle sobie wymyśla jakieś problemy, ciągle widzi, że wszystko jest nie tak, jak trzeba i się boi. Wszystkiego się boi. To są wymyślone obawy, bo ktoś się czuje tak jak w klatce, ale nie chce, jakby nie może w zasadzie zdjąć tej opaski z oczu, żeby zobaczyć rzeczywistość taką, jaka jest. To jest ktoś, kto to sfiksował jakoś tak w jakimś sensie, że strasznie się czegoś boi. Dla ryb w maju siła. No, to też mamy tu arkana wielkie, tak jak u byka. Czyli tutaj są dwie ważne karty, dla byka i dla ryb. Dla ryb mamy siłę, czyli tutaj zmaganie się z kimś, kto jest tak samo silny jak wy, co ćwiczy wam siłę woli, samokontrolę. Możecie chcieć kontrolować kogoś, ale ta osoba się nie da kontrolować i to będzie taka zagrywka na zasadzie ja tobie, a ty mnie i zobaczymy, kto jest silniejszy, kto wygra. Taka zabawa trochę, taka gierka. Możecie się siłować z osobą spod znaku lwa. Dla innych poczucie siły wewnętrznej, że pokonaliście taki ogląd, wzgląd w siebie, że pokonaliście najgorsze sytuacje i będziecie się widzieli jako zwycięzców, jako tych silnych, którzy nie zostali w niczym pokonani. Czy nie zostały pokonane. To jest też dobra karta na rozpoczęcie jakiejś rutyny, bo tutaj mamy nieskończoność. Ta kobieta, ona jest uparta. Straszny upór i ona chce osiągnąć swój cel. Także wy możecie rozpocząć jakąś rutynę, jakieś ćwiczenia, nie wiem, nad sobą, silną wolę po prostu. Ćwiczenia fizyczne, sport, siłownia, bieganie. To jest związane z wysiłkiem fizycznym też te karty jak najbardziej. Lub będziecie mieli do czynienia z kimś, kto jest silny, kto chodzi na siłownię, ma takie widoczne, ładną rzeźbę mięśni i może wam się zachce też tak wyglądać, jeżeli do tej pory nie zadbaliście jakoś. I ta osoba może was zmotywować do większej kontroli waszego życia w kontekście osiągania celów. Czyli jakaś właśnie taka determinacja, żeby osiągnąć cel, ale tutaj też możecie właśnie walczyć z jakimś takim swoim takim dzikim zwierzem w sobie, takim jakimiś impulsami, żeby te impulsy opanować. Może będzie taka potrzeba w maju, że coś wam się chce strasznie, ale to wam jakby źle do tej pory robiło, więc próbujecie to ogarnąć i zahamować. Ale to jest bardzo ciężka lekcja, bo te impulsy też są takie żywe, że one chcą wami zawładnąć. Także lekcja kontroli, samokontroli lub też kontakt z osobą, która jest silna albo psychicznie, albo fizycznie. No, dziękuję za oglądanie i życzę wszystkiego dobrego w maju. I zapraszam po prywatne rozkłady. Cześć!